Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli obchodziło w sobotę 95-lecie istnienia. To najstarsza szkoła średnia w Zduńskiej Woli. Na jubileuszu zjawiło się kilkuset wychowanków, byłych nauczycieli i dyrektorów tej placówki. Tych, których nie ma już wśród nas, uczczono minutą ciszy. Szczególną chwilę wspomnień poświęcono byłemu dyrektorowi pierwszego LO, zmarłemu niedawno Aleksandrowi Błaszczykowi. Wspominał go także były dyrektor Edward Marszałek. Ci wszyscy, którzy choć na chwilę związali swoje losy z tą szkołą, zajmując się edukacją wielu pokoleń młodzieży, wracają tu z niekłamanym sentymentem, a nawet wzruszeniem, przyznając, że praca nauczyciela, wychowawcy to coś wyjątkowego. Bardzo mi się podoba praca w szkole, bo ciągle spotykając się z tymi rocznikami między 16-19 lat, też czuję, że w środku ciągle mam tyle lat. I myślę, że wszyscy ci, którzy tu przyszli na dzisiejsze spotkanie, również dzisiaj mają po 18-19 lat w sercu. Organizatorzy zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów pierwszego LO zadbało o to, by forma tego spotkania była formą koleżeńskich spotkań przy herbatce. Stąd właśnie zamiast długich rzędów krzeseł, stoliki przykryte obrusem, kawa, herbata i ciasteczka. Wszystko po to, by dawni absolwenci poczuli się nie tyle jak na uroczystym zjeździe, lecz raczej na przyjacielskim spotkaniu po latach. I właśnie te minione lata bardzo chętnie wspominano w gronie kolegów i koleżanek z klasy lub w gronie po prostu znajomych ze szkoły. Najwdzięczniejszym tematem do rozmów byli rzecz jasna dawni nauczyciele. Na pewno można przypomnieć sobie miło profesora od chemii, to był Antoni Zochniak, który pracował tu, potem chyba w latach 60. Jak myśmy skończyli, to niedługo poszedł na Uś Śląski. Ja go potem w Katowicach spotkałem już jako profesora. Dlaczego go można? Był cholernie wymagającym, ale za jednocześnie taki sposób bycia. Bezpośrednio to, że myśmy go cholernie lubili, mimo że dwój stawiał co nie miara. Ja bym chciał powiedzieć o profesorze Godziszu, który był młodym fizykiem, nauczycielem, który przyszedł do pracy i teorię falową światła nam tłumaczył w ten sposób, że przyniósł linę ze straży, tak, strażacką linę i zademonstrował, jak to te strzałki wyglądają, czyli robił po prostu takie kozły. Ale wspominano również dawnych kolegów i koleżanki z klasy. Niekiedy było to trudne, gdy z danego rocznika nie zjawił się prawie nikt. Ale były klasy, które tu na 95-leciu pierwszego liceum stawiły się w bardzo licznym gronie. A jeśli nawet kogoś zabrakło, jeśli ktoś nie dotarł na spotkanie, zawsze pozostawały zdjęcia ze wspólnych imprez, rajdów, obozów i studniówek, wspomnienia wspólnie spędzonych chwil szkolnych miłości. Ważnym akcentem jubileuszowych uroczystości w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego było także potwierdzenie matur dla roczników, które zdawały ją 55, 45 i 25 lat temu.